Z powodu epidemii nie została rozstrzygnięta ogólnopolska olimpiada filozoficzna, która zakończyła się na drugim etapie, dlatego w tym roku nie zostanie wręczona nagroda Leszka Kołakowskiego i gminy miasta Radomia dla zwycięzcy olimpiady. W tym roku sytuację mamy wyjątkową, ponieważ ze względu na panującą pandemię jesteśmy zmuszeni nasze działania ograniczyć do spraw wirtualnych. Wszystko będzie się odbywać w internecie, na naszej stronie internetowej, na naszym Facebooku. Mimo to jednak myślę, że program, który przygotowaliśmy, jest ciekawy. Będzie kilka ciekawych spotkań z autorami książek poświęconych Leszkowi Kołakowskiemu. Program trzydniowego festiwalu mimo epidemicznych ograniczeń jest dość bogaty. Będzie wirtualna wystawa prac pod tytułem Bałwochwalstwo, bo taki miał być przewodni temat festiwalu. Rozstrzygniemy również konkurs Raport z zagrożonego miasta, konkurs literacki. Będziemy również mogli zapoznać się z najnowszym spektaklem Teatru Resursa opartym na bajkach Leszka Kołakowskiego. 12. Radomski Festiwal Filozofii Okna imienia profesora Leszka Kołakowskiego potrwa od 28 do 30 maja.